Pamiętam, jaka byłam zdumiona, kiedy po raz pierwszy uświadomiłam sobie zaskakujący fakt, że mój umysł myśli, które ja nie chcę. Na przykład karmi mnie zazdrością o kogoś, albo na przykład życzy komuś czegoś złego, czego ja absolutnie, ja jako ja, moim racjonalnym umysłem po prostu nigdy w życiu. I pamiętam, miałam wtedy 16 lat, kiedy zauważyłam to po raz pierwszy, że w moim umyśle są myśli, pojawiają się myśli, które wcale nie są mną, których gdybym mogła o tym zdecydować sama, gdybym mogła dokonać wyboru, nigdy w życiu tych myśli bym nie wybrałam. Więc zauważyłam to, kiedy miałam 16 lat. I wtedy zupełnie nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. W jaki sposób mogłabym ewentualnie te myśli wyjąć z mojego umysłu, albo zamienić je na inne, albo w ogóle pozbyć się ich w jakikolwiek sposób. I próbowałam naprawdę bardzo wielu różnych metod, aż w końcu po wielu latach prób zrozumiałam, o co w tym chodzi i skąd one się biorą. I zrozumiałam, co trzeba zrobić, żeby one przestały istnieć. Bo tu nie o to chodzi, żeby one przestały się pojawiać. Nie chodzi o to, żeby je ukryć głębiej gdzieś w moim umyśle. Chodzi o to, żeby w ich miejsce pojawiły się takie myśli, z którymi moje racjonalne ja jest w 100% kompatybilne. I wtedy to, co mówię ja jako ja racjonalnie i to, co myślę ja podświadomie, jest dokładnie tym samym. I mówię to do tych osób, które piszą do mnie z prośbą o nagranie filmiku na temat zazdrości. I nie tyle chodzi tutaj o zazdrość o coś, że ktoś ma coś, czego ja nie mam, tylko chodzi o taką zazdrość, która czasami istnieje w związku. O taką zazdrość, która pojawia się w człowieku i która każe mu być podejrzliwym i zamartwiać się, co też może się dziać teraz, kiedy ja go nie widzę, albo kiedy ona jest gdzieś, gdzie nie wiem, gdzie i co ona teraz robi. Bo to jest ten sam rodzaj rzeczy, to jest ten sam rodzaj myśli, które, takich natarczywych myśli, które wracają i które karmią umysł i zmuszają umysł do zajmowania się nimi, nawet wtedy, kiedy ja jako ja obiektywnie, racjonalnie wcale tego nie chcę. No więc tego rodzaju myśli, jak na przykład właśnie taka ogromna zazdrość o kogoś. I to nie o to chodzi, że ktoś daje powody, więc jesteś zazdrosna, czy jesteś zazdrosny o nią. Tu chodzi właśnie raczej o takie przypadki, kiedy ta zazdrość jest jak dokuczliwy owad, który po prostu przylatuje i powraca i brzęczy i nie możesz się od niego uwolnić. Albo taka właśnie podejrzliwość, albo nieustający lęk, że stanie się coś złego, albo na przykład, bo to są tego samego rodzaju uczucia i moim zdaniem one biorą się z tego samego źródła. Na przykład niepewność, co będzie, że paraliżująca niepewność, co będzie. Niby chcesz coś zrobić i nawet wiesz, co chcesz zrobić. Zaczynasz to robić, albo wydaje ci się, że już jesteś gotów, żeby to zrobić, i po prostu paraliżuje cię taka niemoc, bo myśli w twoim rozumie podpowiadają, ale co będzie, jeżeli to się nie uda? A co będzie, jeżeli wyjdę na głupka? A co, jeżeli ludzie się o tym dowiedzą? Co, jeżeli mnie wyśmieją? I tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem źródło tych myśli jest takie samo. I źródłem takich myśli jest głęboko zapisany w człowieku strach. I wiem, teraz powiesz, no ale jaki strach? No przecież ja się właściwie nie boję, no zrobiłem tyle rzeczy, jestem odważny. Ale tu nie o to chodzi, o taki strach, który jesteś w stanie dostrzec, wyjaśnić, znaleźć w sobie.
Tu chodzi o taki strach, który jest zapisany głęboko w podświadomości i który w pewien sposób naświetla wszystko, na co patrzysz. Więc jeżeli masz taki strach podświadomy w sobie, jesteś w związku z kimś i patrzysz na niego albo na nią, to co robi ten strach? Natychmiast rzuca światło podejrzliwości, a ta podejrzliwość i niepewność, czy on na pewno jest dla mnie, czy on na pewno jest mi wierny, czy on na pewno, jeżeli mówi, że mnie kocha, czy on naprawdę mnie kocha, to taka ta niepewność powoduje podejrzliwość, a ta podejrzliwość powoduje zazdrość, tak? Ale i tak źródłem pierwotnym jest strach. Tak samo jak w przypadku lęku przed zrobieniem czegoś, nawet jeżeli nie nazywasz tego lękiem, tylko nagle po prostu opadają cię tak ogromne wątpliwości i taka niepewność, taka rozterka, czy to na pewno jest dobre, a co będzie, jeżeli mi się nie uda, jeżeli to będzie totalna porażka, klęska, przegram wszystko z kretesem, ludzie mnie wyrzucą ze swojego życia. To jest to samo źródło, czyli źródłem znów jest strach, dlatego że on powoduje brak pewności siebie, brak poczucia własnej wartości, a brak poczucia własnej wartości wywołuje właśnie taką niepewność w stosunku do czegokolwiek, co chciałbyś zrobić. Więc, żeby to uleczyć w sobie, to trzeba sięgnąć do tego strachu. I nie jest tak, że można otworzyć sobie klapkę podświadomości i powiedzieć, a to tutaj jest ten strach, to teraz wezmę łyżeczkę, wyjmę go, wyrzucę, już go nie będzie. Ten strach jest i on był kiedyś potrzebny, dlatego że on ostrzegał przed różnymi rzeczami. To było wtedy, kiedy jeszcze byłaś małym dzieckiem. Tyle, że ponieważ on tam był tak długo i były momenty, kiedy on ci służył, to on się tam zadomowił. I on tam już po prostu sobie mieszka. I teraz nie można go przegonić, ale można spróbować uleczyć ten strach, budując w sobie równie instynktowne, mocne, wewnętrzne przekonanie o własnej sile. Bo jeżeli wierzysz w to, że jesteś wartościowym człowiekiem, jeżeli wierzysz w to, że jesteś silnym człowiekiem, taką wewnętrzną mocą, nie mam na myśli koniecznie od razu muskułów do podnoszenia ciężarów, ale jeżeli wierzysz w to, że masz w sobie wewnętrzną moc, która pomoże ci odnaleźć się w każdej życiowej sytuacji, to wtedy ten lęk po prostu przestaje działać. Czyli, żeby uwolnić się od tej zazdrości, albo od tej niepewności, albo od prześladujących myśli o porażce. Trzeba uleczyć swój podświadomy strach, a uleczyć swój podświadomy strach można za pomocą budowania swojej wewnętrznej siły. Jest wiele sposobów, jak można to zrobić. Opisałam to w książce Wyszłam z niemocy i depresji. Ty też możesz. I podałam tam proste ćwiczenia, które można stosować na co dzień. Piszę o tym też w książkach z serii Kurs pozytywnego myślenia. Ale dzisiaj chcę Wam pokazać jeszcze jeden prosty sposób, taki, który można zastosować natychmiast, teraz, w tym momencie, kiedy czujesz strach. Co jest przeciwieństwem strachu? Nie siła. Przeciwieństwem strachu jest miłość, a z miłości bierze się siła. Więc jeżeli cierpisz teraz, w tym momencie, na taką dręczącą cię myśl, która nie pozwala ci ruszyć dalej ze swoim życiem i trzyma cię w tym miejscu i czujesz się jak więzień, na przykład jesteś potwornie zazdrosny o nią czy o niego, albo czujesz paraliżującą niepewność wobec tego, co tak bardzo chciałbyś zrobić, albo chciałbyś wyjść do ludzi, ale tak bardzo boisz się tego, co o tobie powiedzą. Spróbuj na chwilę powtórzyć kilka zdań razem ze mną. Dlatego, że kiedy będziemy mówić te słowa i wyrażenia, to po pierwsze zapomnisz o tym strachu, a po drugie zaczniesz budować w sobie magazyn zupełnie innej emocji.
Jeżeli będziesz ćwiczył powtarzanie tych bardzo prostych słów i przekonań, to przyjdzie moment, kiedy one zaczną mieć większą siłę niż moc, jaką w tej chwili ma twój wewnętrzny lęk nad tobą. I to jest bardzo proste. Spróbujmy zrobić to razem. Spróbuj najpierw wyłączyć to, co może ci przeszkodzić i wyrwać cię, odwrócić twoją uwagę, czyli jeżeli możesz, to zgaś telefon albo przynajmniej przełącz ten telefon w taki tryb, żeby nie dzwonił i nie wysyłał ci SMS-ów. Zgaś radio, zgaś telewizor, spróbuj znaleźć ciche miejsce. Idealnie, jeżeli możesz wyjść na dwór i dalej być ze mną w tym nagraniu, dlatego że kiedy się idzie żwawym krokiem, to wszystko w człowieku zaczyna krążyć szybciej. Krew zaczyna krążyć szybciej, serce szybciej bije, jest więcej tlenu w komórkach, w mózgu i wtedy wszystkie nowe komunikaty szybciej w tobie krążą i szybciej docierają we wszystkie najdalsze zakątki twojego ciała. Więc sprawa jest prosta. Jestem silna. Powiedz to. Po prostu powiedz to na głos. Jestem silna. Mam w sobie wewnętrzną moc. Mam w sobie tak ogromną wewnętrzną moc, że jestem w stanie tą mocą oświetlić wszystko, co znajduje się w moim umyśle. Wybieram kierowanie się moją wewnętrzną mocą i tym moim wewnętrznym światłem, zamiast poddawania się strachowi. Ten strach był we mnie dobry, dlatego że prawdopodobnie ocalił mnie przed różnymi niebezpieczeństwami w przeszłości. Ale teraz, teraz jest już nowy dzień. I teraz ja świadomie wybieram nie kierować się już dłużej strachem. Teraz odsuwam mój strach i zamiast niego przywołuję moją wewnętrzną moc. Tę samą wewnętrzną moc, która jest zbudowana na miłości, na życzliwości, na przyjaźni. Bo przecież ja jestem niesamowicie dobrym i kochającym człowiekiem. Nie mówię teraz tego o sobie. Ty mówisz to o sobie. Tak? Powiedz. Jestem wspaniałym, kochającym i dobrym człowiekiem. Jestem człowiekiem pełnym miłości. Tyle, że do tej pory nie wiedziałam, albo nie wiedziałem, w jaki sposób mogę z tej miłości korzystać. Do tej pory ten strach, który mieszkał we mnie, przyćmiewał tę moją wielką wewnętrzną moc i moją siłę. I dlatego teraz właśnie ja postanawiam moim świadomym umysłem, że chcę to zmienić. I zmieniam to właśnie teraz. Dziękuję mojemu strachowi, który prowadził mnie tak długo przez życie. Więc dziękuję ci, mój strachu. Nie bój się. Nic złego się nie stanie. Teraz rozpoczynamy nową drogę. Rozpoczynamy nową drogę, która będzie oparta na przyjaźni, na współdziałaniu. Ja z moją własną duszą. Ja będę wspierać moją własną duszę, a moja dusza będzie wspierała mnie po to, żebym mogła prowadzić dobre, pełne i szczęśliwe życie. Jestem silna. Jestem tak fantastycznie i wspaniale silna, dlatego że wreszcie nauczyłam się czerpać z mojej wewnętrznej mocy. Z mojej wewnętrznej mocy, która jest zbudowana na miłości, na życzliwości, na przyjaźni, na byciu dobrym człowiekiem. To jest największa, najbardziej fantastyczna, najbardziej wspaniała i najbardziej mocna potęga na świecie. Jestem silna. To ja kieruję moim życiem. Już nie mój strach, który kiedyś był mi potrzebny, ale dzisiaj już nie jest. Teraz ja
decyduje o tym, że mam władzę nad moim życiem. Mam też władzę nad moim strachem. Nie będę siebie, ani tego strachu, ani mojej podświadomości za nic karać, ani czuć się winna, dlatego że było jak było. A teraz ja decyduję o tym, jak jest. Jestem silna. To ja daję radę zrealizować wszystko w moim życiu. To ja od dzisiaj prowadzę moje życie w takim kierunku, którego najbardziej pragnę. To ja jestem już dzisiaj silniejsza od wszystkich moich emocji, które pojawiają się we mnie bez mojej zgody. Nie będę z nimi walczyć. Akceptuję je wszystkie. Wiem, że był czas, kiedy były potrzebne, ale teraz jest czas, żeby dokonać zmiany. Teraz ja jestem silna. Teraz ja jestem silniejsza niż mój strach. Teraz ja jestem silniejsza niż moje uprzedzenie. Jestem silniejsza niż moja zazdrość. Jestem silniejsza niż moja nieśmiałość. Jestem silniejsza niż moja niepewność. Jestem silniejsza niż mój brak poczucia własnej wartości. Teraz ja kreuję moją rzeczywistość. Ja buduję moją nową samoświadomość opartą na miłości, bo stąd płynie największa siła. Więc jestem silna. Mówisz to razem ze mną? Dawaj, na głos. Powiedz to. Jestem silna. Jestem silna. Jestem silniejsza niż byłam kiedykolwiek w życiu. Wszystko mogę zrobić i wszystko mogę zmienić, dlatego że ja jestem silna i teraz ja decyduję o tym, jak wygląda moje życie i teraz ja wspólnie z moją podświadomością, na bazie mojej wewnętrznej mocy, teraz ja na nowo kreuję mój nowy sposób myślenia. I nie chcę się już zajmować rzeczami, które są nieważne i bezproduktywne. Teraz zaczynam na nowo. Zaczynam od tego, że jestem dla siebie przyjacielem. Akceptuję to, co we mnie jest i staram się zmienić to, co wymaga zmiany. Ale zawsze robię to z przyjaźnią do samej siebie. I ta przyjaźń do samej siebie i chęć współdziałania z moim podświadomym umysłem, to jest właśnie ta miłość, o której mówiłam. I z tej miłości, rozumianej właśnie w taki sposób, jako więź z samym sobą i jako chęć zaopiekowania się swoim życiem, z takiej miłości, przyjaźni i wsparcia bierze się siła do tego, żeby zmienić wszystko. Także to, co zostało kiedyś dawno temu zapisane w moim umyśle i wyświetla się we mnie, niezależnie od tego, czy tego chcę, czy nie. Więc kiedy takie myśli wyświetlają się, to ja koncentruję się, przywołuję moją wewnętrzną moc i mówię, jestem silna. Jestem silna. Jestem silniejsza niż moje dawno zapisane kody. Jestem silniejsza niż to, co pojawia się w moich myślach. Jestem silniejsza i z tą nową siłą zmieniam wszystko, co chcę zmienić. Jestem silna. Moje życie należy do mnie. Ja kieruję moim życiem i ja mam moc, żeby odmienić wszystko, także mój strach i zamienić go na miłość.